Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak maluję bak do motoru, plus tutaj resztę części. Mam nadzieję, że już skończę po 5 latach stania w garażu. Mam nadzieję, że skończę już w końcu ten motor i będzie można go odpalić i z nim przejechać. Tak jak tutaj widzicie, chciałem się pobawić trochę lakierami Candy. Chciałem to zrobić, żeby mniej więcej to wyglądało tak jak tutaj widzicie. Jak to zrobiłem, powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o tą pierwszą warstwę, która tutaj jest pod spodem, to jest zwykły lakier w kolorze srebrnym. Później na tą bazę srebrną dałem lakier bezbarwny i na ten lakier bezbarwny za pomocą takiego sprzętu, który sam zrobiłem, zaprószyłem takim brokatem, co tutaj jest w tym woreczku. Jest to brokat budowlany, kupiony gdzieś tam na internecie. To tam dobrze było napisane do aplikacji na jakieś ściany. Także tutaj zrobiłem taki pojemniczek. Pospawałem z otworem. Otwór musi być dość duży, żeby ten brokat mógł z tego pojemniczka wylecieć. No i za pomocą ciśnienia na wcześniej polakierowany bak psiknąłem ten brokat. No i po wyschnięciu trzeba było zmatować, więc on jest teraz zmatowany i tak jak widzicie, 4 takie taśmy zakupiłem też na internecie. Zaraz Wam powiem, jakie to są średnice, żebyście mniej więcej mieli obraz, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o tą najgrubszą, którą tutaj kupiłem, myślę, że jakbym drugi raz kupował, to bym jej nie kupił, bo jest troszeczkę za gruba. Natomiast więcej bym kupił takich cieńszych. No ten bak nie jest duży i te szerokie taśmy, no to na pół baku wchodzą i jakbym miał jeszcze raz kupować, to na pewno bym kupił więcej takich cieńszych. No i tak jak widzicie, tutaj już to wszystko poobklejane. Tutaj wyznaczyłem sobie środek tą tasiemką cieniutką i do tego środka starałem się odwzorować z dwóch stron taki sam wzór. Mogłoby się Wam wydawać, że to bardzo ciężko było do zrobienia, natomiast nie wiem, myślę, że z 2 godzinki i to wszystko można tak zrobić. Tak jak tutaj już zdążyliście zauważyć, 2 kolory, jeden pomarańczowy, jeden żółty, lakiery Candy. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj już błotnik jest częściowo zmatowany, on będzie zmatowany do końca, jeszcze raz przyknięty bezbarwnym. Nie mam tutaj takich warunków jak w komorze, dlatego taką metodą prób i błędów maluję to. Chciałem to zlecić firmie, żeby mi to wykonała, natomiast koszt ponad 4000 zł przewyższyłaby wartość mojego motoru. Dlatego no może nie przewyższyłaby, ale no taka duża cena lakierowania. Pomyślałem, że spróbuję sam to zrobić. I tak jak widzicie, wygląda to tak jak teraz jest. Ja teraz się wezmę za malowanie najpierw kolorem czarnym. Zamaluję te wszystkie elementy, które będą czarne. Natomiast później dopiero będziemy robić areografem jakieś wzory. To Wam pokażę, jak to zrobię, jak ja to robię. Także tutaj naprawdę twórczość. Można to zrobić według własnego uznania, jak ktoś tam chce z tymi wzorami. Dobra, jeżeli chodzi o te taśmy, to tutaj jest szerokość 3, 6, 9 i 12. Także 3 takie rozmiary, wygląda to tak. Wiadomo, że ta najcieńsza to są właśnie trójeczka. W sumie tej najgrubszej to nie wiem w ogóle, czy użyłem. Zaraz sprawdzimy. No, tej najgrubszej nawet nigdzie nie jest użyta, bo te grube kreski, co tutaj idą, to one są 9 robione. 3, 6, 9, 3, 6, 9. Natomiast tej 12 nawet nigdzie nie użyłem. W razie jak będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach i zaraz zobaczycie, jaki jest efekt końcowy. Element przygotowany do malowania. Teraz pomalujemy czarną bazą od spodu. Baby, you.
over my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you get me out there by your gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feel that I. You whip up my appetite. Thank you.